Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie. W World of Warships dziś będzie Monarch, a dla wszystkich tych, którzy oglądają maraton, macie, moi drodzy, kolejny pancernik i moim zdaniem całkiem dobry pancernik, więc warto na niego zwrócić uwagę. Nie tylko fajny wygląd, ale również bardzo, ale to bardzo niezła siła ognia. Zobaczmy, 60 tysięcy ma HP, czyli tutaj, jak widać, jeśli chodzi o hapsy, to Brytyjczycy dosyć jako cała linia słabo wyglądają. Nadrabiają to innymi tutaj zaletami. Pancerz tak wygląda i cały czas jest to wszystko podobne. Cały czas mamy ten zaznaczony celownik, gdzie strzelać, jeśli gdzieś wejdziecie na bok tej jednostki. Działa, jak widać, bardzo szybko się odwracają, przyzwoita celność, prędkość wylotowa pocisków też jest bardzo dobra, więc strzela się dosyć precyzyjnie i przede wszystkim szybko te pociski sobie mkną. Jeśli chodzi o dodatkowe, nie ma tutaj jakiejś rewelacji, jest ich zwyczajnie za mało. Oczywiście podpalanie na niezłym poziomie, 8%, są działa, które lepiej podpalają, ale te nie są złe. No i obrona przeciwlotnicza już jest całkiem dobra, jeśli by ją zmaksować, to by wyszło już naprawdę dla samolotów okręt, który sprawi, że trochę ich spadnie. Jeśli chodzi o build, to tutaj 2, tutaj 3, 4, 5, 6 to jest 1 i drugi pod przetrwanie, to tutaj bierzemy więcej tych perków. Ten, przepraszam, i ten. Tak to wygląda. Można też pamiętać o tym. Jest trochę tutaj tych wszystkich zdolności kapitańskich, które pasują jak ulał do tego okrętu, wręcz jest ich więcej niż możemy wziąć, więc tutaj każdy będzie sobie indywidualnie pod siebie robił tak, żeby mu pasowało i wykorzystywane były do jego stylu gry, bo tym okrętem można grać na daleki zasięg, oczywiście nie tak daleki jak wszystkie inne niszczarki mają, ale całkiem przyzwoity. Dobra, zrobimy też chyba trochę głośniej grę. Pierwszy rzut bardzo miły na topce. Jest jakieś lotnisko, więc może będzie tutaj przeszkadzać. Oczywiście obeki dalej są dobre, nie mają już aż tak wielkiego podpalania, jak tam 40%, ale 35% to też jest w porządku wynik. Dobra, fajna mapka. Trzy kapy, więc powinno być całkiem ciekawie. Jest, moi drogi, po pierwsze okręt, będziemy czepialscy, a po drugie już jednostka, która została przez Wargaming pokazana. Tam na stronie jest informacja, że taki pancernik już niebawem do gry zawita. Na horyzoncie dostrzeżono siły wroga. No i zobaczmy, jak tutaj będzie można sobie postrzelać. Jest hiper.
dobry cel, rzecz jasna, dla naszego pancernika. Niestety zaczął manewrować, ale w złym kierunku. Oczywiście już cały ostrzał idzie w nas, więc trzeba by się troszkę obrócić. Mam dobrą tarczę w postaci francuskiego krążownika. Dobra, będziemy teraz w stronę A się udawać. Hiper został na resztkach. Opuścimy samolot, jakby jakieś torpedy gdzieś tutaj już były. Chociaż nie powinny, ale z tej strony. Kogoś, kto płynie ładnie ustawiony bokiem do nas, nie bardzo. Wszystko ucieka, ale o. Ten hiperek możemy sobie strzelić. Zobaczymy, czy będą nas atakowały samoloty. Może hiper popełni błąd i się tutaj gdzieś pokaże, chociaż nie powinien. Już go ktoś tam dobił. No, już myślałem, że tutaj taka chce polecieć i mi wpakować w burtę. Potwierdzone przebicie. Cieszę się, że jest potwierdzone przebicie. Hipera wysłaliśmy w ogóle gdzieś ostro do tyłu. Tutaj mamy bicie na tirpica, który już praktycznie opuszcza nas. Dobra, North Carolina. Dosyć. Bardzo dobry pancernik. Więc fajnie by było z nim nawiązać walkę. I sprawdzić, jak się będzie do niego strzelało. Prawie już te celów to tak za bardzo nie jesteśmy w stanie dosyć celnie ostrzelać, a ten pancernik już też będzie chyba właśnie będzie wiał. Zmienimy na obeki, bo idzie też tutaj niszczyciel, więc jakby szedł dalej, to trzeba być przygotowanym. North Carolina ustawiona dla nas, jeśli chodzi o ostrzał, fatalnie. Ale zaraz może odkręci. Przez chwilę pokażemy burtę, ale on ładuje, więc nie powinien strzelić. Z tej strony popłyniemy tak, żeby... wypłynąć sobie tutaj już pod dobrym kątem. Jeśli chodzi o ten pancernik, to już się pływa całkiem w porządku, reaguje jak na pancernik całkiem nieźle na ster, dosyć dobrze przyspiesza. No dobra, jest niszczarka. O, ładnie zaparkowała. Kurczę, musimy
ustawiać się już w tą stronę. Torpedy od bakburty! O właśnie, o tym mówiłem. Ja chyba mnie dopadnie niestety jedna, może nie? Nie. 28 sekund będzie dopiero samolot, ale torpedy widać go. No niestety teraz już wpadnie. Tylko jedna. Szybko nas zalewa! Już go Gajder zmiażdży. Więc poszło całkiem w porządku. Jeszcze. Kapitanie, problem rozwiązany. Salwa kończąca w North Carolinę, chociaż chyba się nie doczłapie. No niestety. Przenieść ostrzał na Amagi, które ucieka. O, bitwa jak na razie wyrównana. Co prawda mamy dwa kapy i przeciwnik bardziej ucieka, ale tutaj za mną też się okręty marnują. O, lecą samoloty. Niech się Amagi sobie ładnie pali. Torpedy przed nami! Ta torpeda chyba do mnie doleci niestety. Właściwie to, mówiąc precyzyjnie, dopłynie. Może się zasięg skończył. Dobra, niech płonie dalej. Czy ten jeden pożar wystarczy? Bo wystarczy. Widzicie, dużo zobeków strzelam, ale przeciwnicy są tak rozsiani, że... Poza tym to są cały czas, tak jak mówiłem, zobaczcie, bardzo dobre, odłamkowo burzące pociski, które naprawdę... No 7 mi zostawi, poważnie. Nie mógł spłonąć. Nasza drużyna objęła prowadzenie. Myśliwiec, powiedz. Nie wiem, czego oni bronią. Bo na pewno nie kapa. Tą bitwę już wygraliśmy. Chyba że stanie się coś naprawdę dziwnego. Nisko radzę właśnie turbo włączyć. W przeciwnym razie nie będzie lotniska. Lotnisko przeciwnika już pewnie też włączyło turbo i gdzieś tam sobie pomyka. A już tutaj skręcam na kapa. Przy okazji będę miał możliwe, że szybciej bicie na ten krążek. Jeszcze jest. Strzelił się, ujawnił. Zobaczcie, jak ładnie lecą pociski, całkiem niezłe skupienie jest. Niestety, głównie walka na jakieś takie spore dystanse, które jest niestety bardziej popisem celowania, ewentualnie RNG. Zresztą Staś już nie żyje. Bije się w wyspę i po nim. Sobie teraz na przeciwpancerne, bo być może zaraz będziemy mieli podgląd na lotnisko.
Zniszczyliśmy wrogi krążownik. Okej. Dobrze by było teraz, żeby właśnie pojawiła się nam tutaj, pojawił się Ranger Steel Monkey, stalowa małpa. Ale wcześniej będziemy mieli bicie na Sharhorsta. To już chyba ostatnia salwa, tak ogólnie. Albo nie. Albo jest jeszcze szansa pacnąć Steel Monkey. Zobaczymy, jak dostanie. O, jest szansa, że to będzie jej pożegnalna salwa. Nie, kurczę, za wysoko ciutkę. No nic, tak czy owak, gościu zniszczony. No, taka bitwa bardziej pokaz, jak ten okręt strzela na dalekie dystanse. Jak widzicie, strzela nie najgorzej. Dobra, lecimy kolejną bitwę. Teraz może jakaś się trafi na wyższe tiery, na dziewiątki, dziesiątki. Oczywiście jak każda ósemka jest wtedy w nieciekawej sytuacji, nieważne czym gramy, taki okręt, proszę bardzo, chciałem, dostałem. Więc tutaj bardziej gra będzie, o, jest ziom polski z gromu, na taką... taki dystans średni, nie będę się tutaj zbliżał do przeciwnika, chyba że po prostu popełnię jakiś błąd i będzie szansa. Chociaż z drugiej strony ta mapa, na przykład można się tutaj umiejscowić, jesteśmy blisko przeciwnika wszędzie gdzieś tutaj. Ja nie będę grał na tej linii albo na tej. Po pierwsze już z tej startowej, jak widzicie, mamy zasięg te 18.1. ledwo do tego. To nie jest pancernik od, w ogóle od trójki do tej ósemki. To nie są pancerniki o jakimś wielkim zasięgu. Raczej mają jeden z krótszych na wszystkich swoich poziomach. Więc musicie to mieć na uwadze, że nie będzie można sobie snajpić z kosmosu, z jakichś dalekich odległości. Ogólnie jak do tej pory naprawdę mi się linia podoba, jest całkiem mocna, ale właśnie wymagająca takiej gry na bliski średni dystans, jeśli chodzi o te okręty 3.8. Większość na 100% będzie trzymała średni dystans, ale niczemu to nie przeszkadza, bo te działa są naprawdę w porządku, ładnie skupiają, nie ma rozrzutu jakiegoś kosmicznego. Więc tutaj jeśli chodzi o strzelanie, to precyzja porównywalna z japońską. Oczywiście też nie z wszystkimi japońskimi, bo to jak wiadomo, nie wszystkie okręty strzelają równie dobrze, równie celnie. Ale tutaj na, póki co na wszystkich tierach mam bardzo, ale to bardzo dobre celowanie i no nie muszę mówić, że mi się to podoba. Lubię, jak pociski lecą tam, gdzie chcę, a nie tam, gdzie one chcą. No i tutaj widać, że chyba będzie bitwa nieogarów, niestety. Jedną wygrałem, więc no ile można. Od razu cały ostrzał we mnie będzie szedł. Jest jakiś minotaur, który mi tutaj pomoże, to fajnie, miło. Oczywiście ta bitwa to raczej będzie test opancerzenia. Zmienię na odłamkowo burzące. Padło, taki zrobił manewr. O proszę.
A tak go tak wypłynęło ostro. Powinno zostać zmielone. Szkoda. Lipnie to wyszło, lipnie. Dobra, to jest minota, on mi oczywiście pomoże również z samolotami. Więc miło, że jest blisko. Ale samoloty na razie zajmują się w ogóle nie tym kapem. O. Henryka chyba już rozsmarują. Tak jest. Dobra. Henryk padł, a tutaj jest jeszcze Teatago. Ona już chyba, no, chyba na pewno musiało cofnąć, bo nie kapuje. Na C stoi tego bardzo dużo. A kto tutaj jest? O! Jeszcze Edinburgh. Dobra, to też jest miły okręt do strzelania w niego. Prawda, jest ustawiony w porządku, ale to przy Brytyjczykach niewiele znaczy. O, 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 coś się brzydko bawi. Ten Edinburgh chyba. Gdzie żeś tu cofał stary? Nie ma streamu, mój drogi. Nie wiem, czy go jeszcze nie zatrzymałem, bo by się na trzecią nadział. No i uciekł nam. Skurczy byk. Torpedy od sterburty! Dużo tych torped. Wszędzie chcą torpedować. No zobaczcie. O, bitwa bojaźliwa. Ojojoj. Tak, tak wiejecie. Nie muszę mówić chyba, że to wstyd. 10 tieru pancerniki. Poszły. No cóż, pamiętajcie, że tutaj ten okręt nie będzie mógł nawiązać na maksymalnym zasięgu walki z innymi pancernikami, na ich maksymalnym zasięgu. Kurczę, Edinburgh tędy popłynął. To, a dobra, żeby jakaś była walka, cokolwiek, to zawrócę. Te działa kręcą się całkiem dobrze jak na pancernik. Oddać dla Hindenburga. Dobra, będziemy strzelać tylko z głównej tutaj przedniej dwóch baterii, żeby nas Montana nie łupnął, jak będę płynął bokiem. Jeszcze jest Amagi. Dobra. Sporo ich. Zobaczmy. Nędznie, nędznie, nędznie. No cóż. Mocno to on nie oberwał. Kapitanie, problem rozwiązany. Zobaczmy. A tak już nie mamy. A, to przegrana bitwa, rozumiem, rozumiem.
To wszystko tłumaczy i wyjaśnia. Teraz by wystarczyło, jakby te okręty, które są tutaj, ich jest tam z 5, wpłynęły tu i zrobiły papkę z nas. Teraz Hindenburg będzie sobie urządzał tutaj strzelanie. Będziemy płonąć, widzę. Dosyć często teraz. Widzicie? A, no niestety, no, pancerniki 8 tieru nie mają lekkiego życia. Na 10 jak was rzuci. Jakiś tutaj ciągle ćwirek pokazuje. Akurat te pociski chyba przylecą. A nie. Myślałem, że jak już R-ka się skończy. Problem rozwiązany. Dobra, cofniemy. Ciekawe, czy starczy mikry, żeby tu wpłynąć na nas. Jak tak, to nie będzie wesoło. Ale jak widzicie, manewrowanie tym pancernikiem nie jest złe. Na kolosa dosyć sprawnie to idzie. Dobra, Montana. Coś tam tutaj się stara kapować, chociaż nie no, dobrze robi, odbija lekko w bok. A ja będę oczywiście tutaj cały czas palony przez Hindenburga. Przez zioma z Polski. Aha. Nie będzie teraz wesoło. Nas będą pomału kończyć. Może jeszcze się uda ostrzelać ostro te amagi. A nie, myślałem, że może będzie cały czas tak płynąć. Ale jednak nie. Powoli nasze ostatnie chwile. Tutaj jak widać team będzie rozwalony, ale w ogólnym rozrachunku ten okręt jest w stanie sporo przeżyć mimo wszystko, jak się nim też trochę właśnie pomanewruje. Z bliska oczywiście no pięknie to wszystko już wygląda, ale jak wiadomo, trzeba najpierw do takiej walki doprowadzić, a to nie jest takie proste, żeby przy okazji jeszcze mieć okręt i za wiele nie stracić. Dobra, teraz może się uda. Niestety już się skontował, a jeszcze dodatkowe sobie tutaj postrzelają. Bardzo, bardzo tutaj przydał. Nie rozwalimy go chyba. Nie zdążę, jak znam życie. Jeszcze poszła salwa. Ale słaba. Słaba. No i cóż, moi drodzy. Tak się gra Monarchem. Pancernik według mnie całkiem przyzwoity.
może nie najlepszy na tym tierze, ale na pewno bardzo dobry. Jeśli chodzi tutaj o takie rzeczy, które będą nam przeszkadzać, to na pewno ilość HP-ków mogłaby być delikatnie większa. Nie mamy tutaj super naprawek, więc no 5-4 torpedy i nas nie ma, co jest ilością małą, żeby nas zatopić. Jeśli chodzi o pancerz, nie jest zły, jakiś wielkich buł tutaj grając nim nie dostawałem, ale też i nie dawałem za bardzo okazji przeciwnikowi do tego, żeby takowe zrobił. Co do dział, trochę brakuje siły ognia, na pewno są precyzyjne, a dosyć celnie strzelają, ale widać, że tutaj odłamkowo burzące, jak widzieliśmy też po poprzedniej bitwie, będą częściej używane niż przeciwpancerne, no i nie bez powodu. Te odłamkowo burzące Brytyjczycy od samego początku mają bardzo dobre, jeśli nie najlepsze ze wszystkich pancerników, więc warto z nich korzystać, a przeciwpancernymi jedynie tutaj strzelać wtedy, kiedy przeciwnik się źle ustawia albo jest bardzo blisko, a przeciwnym bądź razie nie opłaca się. No więc, moi drodzy, ósemeczka kolejna, bardzo dobra. Tutaj jeśli chodzi ogólnie o pancerniki ósmego tieru, mamy bardzo mocną konkurencję. North Carolina świetny, Amagi świetny, Bismarck świetny, Tirpitz świetny, Alabama świetny. Więc na tle takich rewelacyjnych pancerników tutaj Monarch nie ma lekko. Na pewno jakoś bardzo nie odstaje, absolutnie. Ale żeby był najlepszą na przykład ósemką, nie ma takiej opcji. Na pewno nie jest najlepszą ósemką. Ciężko mi powiedzieć, czy jest najgorszą ósemką. Raczej tak jak mówię, nie odstaje, ma swoje zalety, ma swoje wady, jak każdy z tych pancerników, które wymieniłem. No i kolejna sprawa, oczywiście należy pamiętać też o tym, że ja mam tutaj kapitana, który ma tylko dwa perki. To jest trójka. No nawet widzicie, na dziesiątki graliśmy i jestem pierwszy, więc daję radę. Oczywiście to świadczy o moim teamie, nigdy o mnie. Więc moi drodzy, tak wygląda ta ósemeczka. Pamiętajmy właśnie, że to są testy, które są przeprowadzane z kapitanami typu Lama. Jeśli tu by był kapitan, który właśnie ma lepsze wykrywanie torped, ma lepszy kamuflaż, ma lepszą obronę przeciwlotniczą, ma więcej na przykład naprawek, albo ma podpalania i inne rzeczy, to oczywiście okręt jest o wiele lepszy, co za tym idzie. Czym lepszy kapitan, tym lepszy okręt. Ja to testuję, jak widać, na kapitanach bardzo słabych, więc to nie jest pełnia mocy tych okrętów i trzeba to też cały czas mieć na uwadze, że wszystkie te okręty są testowane przeze mnie na bardzo słabych kapitanach. Więc jak dodacie jeszcze te plusy, które niosą ze sobą kolejne perki kapitańskie, to będą to jednostki jeszcze lepsze, jeszcze lepiej się spisujące, bo przeciwnicy oczywiście nie mają tak słabych kapitanów jak ja, więc mają pod tym względem przewagę. O tym też należy pamiętać. Dobra, moi drodzy, następny okręt przed wami to Król Lew, w sensie Lion. No nie jest on królem już, ale to już będzie zupełnie nowa konstrukcja i zobaczymy, czy daje radę. Ewentualnie będę się starał również sprawdzić, jak się nim gra właśnie na bliski dystans, średni i daleki, bo one już mają działa dalekiego zasięgu, i zobaczymy, czy będę w stanie nawiązać walkę z takimi potworami jak Iowa, Missouri, Izumo czy Friedrich der Grosse. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o Monarcha. Zapraszam na kolejny film z maratonu. Jeśli wam się ten podobał, zostawcie jakiś znak po sobie. Trzymajcie się. Hej.